dzieje. No niestety, w polskiej rzeczywistości, tak jak w polskim filmie, nie dzieje się nic. Oh, how I wonder when my soul looks back, how I ever made it through my sinful wicked past. I did anything that I thought I wanted to, it brought me down. Then God reached out to me, so I'm here to tell you now. I get joy, joy thinking about what is done for me. I get joy, joy thinking about what is done for me. It's in my hands, my feet, I'm talking about what is done for me. I get joy just thinking about what is done for me. It's in my hands, my feet. Thinking about what is done for me. I get joy, joy thinking about what is done for me. It's in my hands, my feet, I'm talking about what is done for me. I get joy just thinking about what is done for me. Bijamy. Ośrodek Kultury Ochoty to jest długa historia, ale generalnie on powstał po to, żeby umożliwiać ludziom od najmłodszych lat rozwijania swoich pasji twórczych. Zaczynamy właściwie, pracujemy i z dziećmi, i z młodzieżą, i z dorosłymi. Czyli taki jest to takie miejsce, w którym otwiera się ludziom możliwości, gdzie każdy, kto chce rozwinąć swoje marzenia, przemienić, rozwinąć je jeszcze bardziej, to się tu zjawi. A teraz będzie kabaret! Co? Grupy kasynowe mijając za jednym zamachem dwie szyby w podwójnych drzwiach. Co jest? Co się robi? Co jest? Szyny przyniosłem! Jakie szyny? Niech pan się nie rozprasza. Pan się skoncentruje na swoim zadaniu. Pani Tosia zaczyna monolog, pan rusza i nie ma rozmowy. Proszę, błagam. Bo ja mam dobrze, mało czasu. Nie ma sprawy. Okej, dzięki. Szynę przyniosłem. Jakie szyny? Tu nie trzeba żadne szyny, nie trzeba. W jaki sposób nie potrzeba szyny? Ojej, co robisz? Zabiję! Belka wykonała. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing. All those hopes down the drain. 65 lat czekałem na takie wyjście. Viva Las Vegas turning day and nighttime turning night and the daytime if you see it once. Never be the same again. Człowiek w zasadzie, jeżeli go tak się zapyta, o czym marzy, to tak naprawdę marzy o rzeczach, które nie są materialne, tak? Tylko bardziej duchowe. Czyli marzy o miłości. W ogóle, żeby wyartykułować, co ci jest w życiu potrzebne. No co byś ty powiedział, co ci jest w życiu potrzebne do szczęścia? Tutaj można odpowiedzieć sobie na to pytanie. Wszystko z drewna, więc drewniane życie wciąż niepewna w życiu do...
przez różne sekcje, tak? One idą do sekcji teatralnej, idą się, uczą się tańczyć, uczą malować, a później jakby wybierają sobie te dziedziny, których czują się najlepiej, tak? Których widzą, że to jest ich świat. Jak kiedyś startowałam na dyrektora tego ośrodka i mnie zapytano, co pani będzie robiła, kim pani będzie pracować. Ja mówię, no to tych ludzi to jest mnóstwo, oni tu przechodzą ulicą Grójecką codziennie. Wystarczy tylko, żeby chcieli wejść. Jak już wejdą i z nimi porozmawiamy, to na pewno z tego coś powstanie. برشا يا مدلل برشا برشا حبك على قلبي تسلل برشا برشا Que eu trago no peito É uma luta que tem pra dispor Gostou, deixa cortar Gostou, deixa cortar Gostou, deixa cortar Reda! Flamenco! Olé! To, co wykonam sama, jest sztuką. I każdy, kto coś stworzy sam, jest sztuką. To nie ma być ściągnięcie jakiegoś wzorca i naśladownictwo, tylko ty wkładasz siebie. Czyli wtedy tworzysz sztukę. No nieważne, co to jest, prawda? To może być rysunek, to może być figurka z gliny, to może być zagranie czegoś, zaśpiewanie, to już jest sztuka. Bo dajesz coś z siebie. W tym jest część jakiegoś człowieka, tak? On coś tam włożył, trochę swoich emocji, swoich uczuć, czyli to żyje, to ma swoją energię. Odrobinę tutaj też na łodyżkach, żeby one takiego światła dostały. Dobrze. Ja zapomniałam, jak masz na imię. Ja też. No. Entuzjastka batiku? Entuzjastka batiku. Batik jest tkaniną dwustronną. Dlaczego to jest takie ciekawe? Dlatego, że jak zaczynamy, to nie wiemy, na czym to się skończy. Ale ładne. A tu jest praca pana, który ma 81 lat.
Świetnie się bawił przy tym. Ja podziwiam tych ludzi, ponieważ to robią sobie oczywiście najróżniejsze prace. Teraz z okazji Dni Seniora mieliśmy batiki, ale pięknie malują farbami olejnymi, akrylami i akwarelami. Mają tyle energii, tyle chęci do życia i do tworzenia. Myślę, że my, artyści, czerpiemy od nich inspirację. Dzień dobry. O Jezus, ale się wystraszyła. Przepraszam. Wszyscy się dziwią, jak to, no, skąd to się wzięło? Nie wiem, skąd się wzięło, to musi tkwić w człowieku, jakaś pasja. Jedni haftują, drudzy robią, że tak powiem, na drutach, rysują, lepią w garncarstwie piękne rzeczy, a my malujemy. Nikt się tu nie nudzi. Czasem boimy trochę się, boimy tego wyśmiania, tak? Że ty jesteś słaby w czymś. My nie powinniśmy się ścigać w jakimś tam najlepszym zdobywaniu jakichś tam poziomów, osiągnięć, w eliminacjach. Niektórzy muszą iść tą drogą, ale Dom Kultury właściwie to jest od tego, żeby pracować ze wszystkim. Każdy ma w sobie jakąś potrzebę i niech ją rozwija. System prowadzenia zajęć jest taki, że każdy może. Jeżeli ma pomysł, przyjdzie, umawiamy się na warunki finansowe, to co uczestnicy tam wpłacą, on dostaje, tak? Dofinansowujemy jakieś sekcje na początek, żeby miały na rozruch tam. Dajemy reklamę i coś tam dodatkowo, a później to już kombinuj, tak? Tai Chi poprawia nie tylko jakość mojego życia, ale też innych ludzi, którzy ze mną ćwiczą i wtedy świat staje się po prostu lepszy. Zegar w Windsorze wybił północ. Stoję tu jako windsorski jeleń, bodaj najtłustszy w całym Boże. Kto idzie? Ja! Bardzo dobrze, musisz jeszcze raz to powtórzyć. Z większym przez strachem, że coś się dzieje, jesteś w nocy, scena jest w nocy, dobra? Kto idzie? Kto idzie? Tak, kto idzie, one wbiegają. Dziewczyny, porządeczku, dobra? Nie. I? Kto idzie? Kto idzie? Jesteś tu, jelonku, ukochany. Czyżby to moja łania z puszystym ogonkiem? Przyszła ze mną pani Rycz. Podzielcie się mną, a rogi zapisuję waszym mężom. Świetnie. Cóż to takiego? Tak jest. Uciekajmy. Ważne dla ludzi, żeby czuli, że osoba, która prowadzi tutaj cokolwiek, czy czymś zaraża, czy potrafi z każdego wyciągnąć jego pasję i ją troszeczkę rozwinąć, tak? Pociągnąć za tą nitkę, a tam wychodzą coraz to ciekawsze rzeczy. Tak się ciągną i z tych ludzi się kształtują coraz to nowe osoby.
my też. Balety. Balety? To lubię. Chodzi o baletki. Panie szanowny. Serwus, co tam słychać? Zależy, gdzie ucho przyłożyć. A co u pana szanownego? Ale panie, nieciekawy jest. Tamantkiem z Polski zwłaszcza. Słyszałem, że powinien się skończyć. Tak, czas go zamienić w zimne nóżki. O, przepraszam za pardon. Wcale z ten konfiteor jestem. W charakterze denata przychodzę, bo o zimnych nóżkach mowa. A zimne z nóżki, wiadomo, zwłoki. Przyjdź pan do nas na praszkie, to damy panu oczywiście namiar na denata. A, na Pragie rzecz samej, ale jak dym. Rzuć bracie blagie i kosz na Pragę, weź grube lagie, melonity. Zobaczysz plagę, dziewczynki nagie, każda na wagę ma to co mi. Kocham cię, jak Irlandię. Na przykład idę, patrzę, jacyś młodzi ludzie siedzą z gitarami, śpiewają, a nie mają gdzie tego robić. To chodźcie do nas. Nauczycie się jeszcze czegoś więcej, tak? Nie musicie siedzieć na klatkach schodowych, bo to jest niesprzyjające otoczenie. I zaczynają do nas przychodzić, zachowują się super. I oni nam podrzucają nowe pomysły. To zróbmy jeszcze to. No to dlaczego nie? To zróbmy. Przecież też nie ma takiego dyrektora, który będzie wymyślał co rusz to nowe zajęcia, tylko te sekcje wychodzą od naszych uczestników często, bo oni zgłaszają takie potrzeby. Natomiast wypadkowa tego jest zazwyczaj niezwykle ciekawa. Na tym bazujmy. Dobra? Mhm. Trzymajmy się tego. Tak. Teraz refren czy dwa? Liczę raczej na to, że jesteście na tyle przytomni, że po prostu osoby, które nam stwierdzą, chcę zagrać dwa kawałki, gram dwa, chcę zagrać trzy, to gram trzy, tak? Albo chcę zagrać we wszystkich, bo jestem niezastąpiony. I koniec, tak? Lista nie jest zamknięta muzyków, można się jeszcze tutaj jakoś zapraszać, aczkolwiek byłbym ostrożny, ponieważ zaczyna nas być bardzo dużo. Się na różnych instrumentach, jedni na gitarze basowej, inni na perkusji, a później razem tworzą zespół, tak? A gdzie by się spotkali? Gdzie by się mieli spotkać? Skąd ten ktoś wie, że tamten gra na, zupełnie fajnie na perkusji, a mnie brakuje perkusisty w zespole, albo a mnie brakuje gitarzysty. Skąd ja mam wziąć gitarzystę, tak? Przychodzą i się łączą w grupy. To też jest takie umiejętność współpracy i takiego tworzenia w grupie. To też jest ważne. Thank you.
znaczy, można pójść taką bardziej geometryczną monumentalność, a można wprost przeciwnie, dać trochę wiatru, powietrza. Mężczyzna miał włos, tak, miał jakąś górę, to czy inaczej, to się mówi w cienie bite, tak? No, no tak, tak, bo to myśli tak. Musimy mu trochę tej czaszki wbudować, niestety. Potrzebuje tego. Tak, tak. No, to się musi mózg zmieścić. No, tak. No. Jaka? No to tak jakbyśmy ściągnęli ten. No tak. Znaczy, no chyba najbardziej fascynujące jest to mnie na przykład zawsze najbardziej fascynuje, że to jest bryła ziemi, która jest niczym, prawda? Pod wpływem rąk to zaczyna żyć, tak? Właśnie, czyli coś, co jest martwe, zaczyna żyć i człowiek chyba się czuje takim stwórcą czegoś, tak? To jest pojedyncze. Około 5 lat chodzę. To cały czas jestem zafascynowana tym, jaki jeszcze ten materiał daje możliwości. Jakby cały czas on jest taki nieodkryty. Breakdance? To ma sens! If you can spit it fatter and protract it, I will. My skill is known for knocking niggas out like NyQuil. I'm ill as age patience when I start the PlayStations. With a heart so dark, my thoughts are made Satan. Display patience when you're waiting to see me fall off. Call off your click, you ain't sick, you got a small cough. Verbal sawed off through the mic, I step on stage, break a leg and a ligament. Only blame yourself if this comes across ignorant. You're whack, actually don't let me talk about your faculty. You're running with the ball, can't none of your attack me. If you can spit it, you will. Your back to me will take my 10 pace out like that. Ci chłopcy, którzy u nas ćwiczą, napisali taki projekt do Unii, dostali nawet dofinansowanie. Wspólnie z Anglikami zrobili taki projekt unijny warsztatów z takich z breakdance'u. To oni na przykład mówią, my byśmy w życiu tu nie weszli. Taki dom kultury się omijało szerokim łukiem. Była duża nieufność przed wchodzeniem do domów kultury, szczególnie wśród młodzieży. Bo mówię, dzieci to przyprowadzą rodzice, tak? Natomiast młodzież musi wejść sama. Ale jak już są imprezy dla młodzieży i przychodzą krewni i znajomi królika, jak to się mówi, to ta grupa nam się zaczyna powiększać. Podział planszy. Zaczyna czarny, następnie gra biały, czarny, biały. Następnie grając na przemian, łączymy te kamienie, powstają łańcuchy. Łańcuchy zamykają jakiś obszar. Sumujemy punkty dla grającego czarnymi, sumujemy punkty dla grającego białymi. Robimy różnicę, kto ma punktu więcej, ta osoba wygrywa. W szachach jest jeden front, a tu jest 9 frontów. Szachy są 1/4. Plus 5, plus 5. Minus 1. 19. Nie ma wybijania w tej grze. Czyli ona już jest martwa, tak? Ona już jest żywa. Żywa? Tak. A w tej grze jest podział planszy.
Ale to raz tylko do naszym punktu. Tak? Tak już pas. Ale jestem bogaty! Za chwilę najecie się strachu! Dzieci są bardzo wdzięczne, bo dzieci nam dają to, czego my już czasem, co zgubiliśmy, czyli zdają nam wyobraźnię. Dzieci są niesamowite, jeżeli chodzi o wyobraźnię, a nam czasem brakuje tej wyobraźni, czyli tej kreatywności, która pozwala zmieniać świat. Zastanawiałam, co znaczy kreatywność. I odkryłam, że jakieś opracowania są, co to jest kreatywność, to jest gotowość na zmiany. Czyli troszeczkę zmieniamy siebie. Tak naprawdę to się nie zmieniamy tak po prostu bez powodu. Zmieniamy się pod wpływem czegoś, czyli pod wpływem sztuki. Całe życie marzyłem, aby wziąć udział w rodeo. W charakterze konia? Nie, osła! Masz motywacji. Musisz mieć motywację do wymyślania, czyli do tej kreatywności. Czyli chcę zmienić się w malarza. Jeszcze nabrać nowych umiejętności śpiewania. Dlaczego mam nie śpiewać? Dlaczego mam nie tańczyć? Dlaczego mam nie malować? Dlaczego mam nie bawić się w teatr? Bo co? Bo nie wypada? Bo co? To zamknięte? What's going on? What's going on the floor? I love this. One, two, three. Just dance, gonna be okay. Da do do, just dance in the record bay. Da do do, just dance, gonna be okay. Da do do, just dance in the record baby.
That doo-doo just dance, gonna be okay. Da-da-da dance, dance, dance. Just dance, gonna be okay. Dobra, zaśpiewaj Kamil i Marek jeszcze z nimi. One, two, three. Just dance, gonna be okay. Marek. Da. Tylko jak śpiewasz, to musisz barwą... Dobra, bez Marka dać, okej? Zobacz, jak... One, two, three. Just dance, gonna be okay. Da, do, do, just dance. In the record, baby. Da, do, do, just dance. Gonna be okay. Da, 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 dance. Dance, dance. Do mnie wyłączasz i jedziemy dalej. What's the green of the floor? One, two, three. Zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, którzy tworzą sztukę, z tymi, którzy potencjalnie chcą tworzyć sztukę, to już jest wybuch wulkanu, prawda? To z tego coś musi powstać. To już nie może się skończyć niczym. To jest miejsce takie, które powinno mieć swoją duszę. Taką duszę, która wszystkich przyciąga, a nikogo nie odpycha. To było moje marzenie. Tu ktoś wejdzie, a w duszy mu gra, to już zostanie. Nuda. Nic się nie dzieje. Ty, słyszałeś to? Co to za jednik? Nie wiem, nie znam ich. I get joy, joy, thinking about what is done for me. I get joy, joy, thinking about what is done for me. I get joy, joy, thinking about what is done for me. I get joy, joy, thinking about what is done for me. It's in my hands, my feet, I'm talking about what is done for me. I get joy just thinking about what is done for me. I get joy, joy, thinking about what is done for me. I get joy, joy, thinking about what is done for me. It's in my hands, my feet, I'm talking about what is done for me. I get joy just thinking about what is done for me. I see the bottom of the mountain. I had my share of pain.